Indi, dzień dobry, witam cię bardzo ciepło i serdecznie. Cieszę się, że znowu jesteś. Jestem. Cieszę się, że ty też jesteś. I witam was, drodzy widzowie. Ja bardzo się cieszę, kochani, że tak ciepło odbieracie nasze audycje. Jest was bardzo dużo, komentujecie, piszecie. Obiecuję, że zbierzemy pytania albo ciekawsze komentarze i kiedyś z Indi usiądziemy razem i omówimy to. Prawda? Tak, zaczniemy już w tym roku, mam nadzieję. Mam nadzieję. Tak, ja myślę, że grudzień będzie taki lajtowy, przynajmniej dla mnie. Zamierzam po prostu zwolnić tempo, wiesz? Tak jak ja. O, proszę. Jeszcze do połowy listopada, bo mam trochę wyjazdów, pokręcę się po Stanach, a potem już zupełnie zwalniam. I myślę, że mam w zanadrzu takich kilka pomysłów, wiesz, które przybliżą też mój charakter moim widzom. Ale o tym nie będę teraz zdradzał. Dzisiaj chciałem cię zaprosić, żebyśmy porozmawiali o snach, Indy, dlatego że sny stały się częścią mojego życia i naprawdę ważną częścią. Stało się to jakieś 10 lat temu, kiedy przyszły do mnie pierwsze sny, inne od tych, które zawsze miałem. Ja cię będę chciał zapytać o tym, co ty sądzisz, czym są sny. Ale ja tylko powiem, że pojawiły się u mnie sny inne od tych, które były całe życie. Te, które takie, chyba jak każdy, są snami zwariowanymi, bez fabuły. Pojawiają się dziwne rzeczy w treści, w której byś się nie spodziewała tego. Natomiast te drugie sny, które do mnie przyszły około 10 lat temu, są snami, ja bym je nazwał fabularnymi. Gdzie jest pewna sekwencja zdarzeń, jakiś ciąg. Czasami te sny się kończą, a potem za jakiś czas jest ciąg dalszy albo się powtarzają. Jednocześnie w tych snach jest czucie wielu rzeczy, wszystkie emocje, wszystkie instynkty, ale też takie jak czucie słyszenie dźwięków, czucie ciałem, zapachy, kolory. I powiem ci, prawdopodobnie jeszcze więcej, tylko ja tego nie potrafię nazwać. Zatem to tak, jakby były dwa różne rodzaje snów. I zadaję sobie pytanie, czym są sny? Co to jest takiego? Czy to jest tylko, jak mówi Carl Jung, wizja przeżytych chwil w naszym życiu i retrospekcja? Czy coś więcej, twoim zdaniem? No, rozmawialiśmy przed sesją o tym właśnie, dlaczego ja mam wypowiadać jakieś swoje zdanie. No, wypowiadam swoje zdanie, no bo mam jakieś tam doświadczenia w tym, ale to jest tylko moje zdanie, to trzeba pamiętać. Tak, to jest nasza rozmowa. Nasza Tak, rozmowa. Co nasza ty, prywatna. Indy, sądzisz? Ja myślę tak, a jak ty? Od razu mi się kilka rzeczy nasunęło. Po pierwsze, od tyłu zacznę. Carl Gustav Jung, tak? Czy Okej. Jung. Różnie Tak. się to wymawia. To jest tak jak tysiąc innych autorytetów tutaj, w tym świecie teraz, tak? Ja autorytetom nie ufam, bo wiem, sprawdziłam też w niektórych przypadkach, nie wszystkich, bo mi się nawet nie chce, że wiele tych autorytetów było sztucznie stworzona. Były nawet takie postaci, które były fikcyjnymi postaciami i wprowadzone zostały do historii, do kultury, do popkultury, do różnych Do innych. nauki. Tak, też. Tylko po to, żeby była jakaś postać stojąca za wprowadzonym do świadomości zbiorowej konkretnym ideologią, przekierowaniem świadomości w tą stronę i tak dalej. I akurat ta postać, o której powiedziałaś, nigdy, nigdy nie była autorytetem dla mnie. A cokolwiek, nawet szanując te zdania, słowa, ja nie będę cedzić, co jest wartościowe, co nie, po prostu wiem, co czuję. I wiem, jaką energię za tym czuję. I to jest dla mnie klucz. I nigdy się nie pomyliłam w odczuciach własnych. Jeśli mnie nie pociąga jakiś autorytet, to Nie okazuje wchodzisz się w to. po latach się okazywało, że takie ujawnienia potem są, że to jest albo fikcyjne, albo ktoś całkowicie zaprzedany dla systemu, albo agent systemu. Naprawdę, to jest niesamowite. Ja po prostu bardzo temu ufam. I to pochodzi od duszy. To jest po prostu odczucie. Umysł się fascynuje, ale dusza nie, ona wie swoje.
Ona wtedy stoi bokiem. Ja mam takie, jak się pojawi takie silne połączenie z duszą, to ona tak się ustawia czasami mi bokiem dosłownie. Ja coś chcę, ja sobie idę, a czuję, że w środku siedzi taki kołek, nie? Nie. Dobra, rób sobie tam, ale ja nie. Nie, nie. No i tak jest właśnie tutaj, więc on sobie tam może mówić, co chce, a moje doświadczenia, one się dopiero będą jeszcze rozwijać dalej i tak dalej, ale obserwacje są takie. Najpierw powiedz mi, co się wydarzyło około 10 lat temu w twoim życiu, że co się wydarzyło? Co było takiego charakterystycznego w twoim życiu? Wiesz co, też próbowałem sobie to uzmysłowić i doszedłem do wniosku, że około 10 lat temu zdarzyły się u mnie dość traumatyczne rzeczy. Pierwsza rzecz to straciłem możliwość utrzymania domu, wiesz, życia. Po sprawach, wiesz, w 94 roku bardzo, bardzo zapragnąłem być biznesmenem. I od tego się zaczęło, tak? Pracowałem wtedy w państwowej firmie, miałem nawet dobrą pracę, wiesz, taką, jak to mówią, pewną, nie? Ale mówię, co ja? Ja jestem taki pełen energii, to nie dam rady. No i od tego momentu próbowałem rozwijać różnego rodzaju biznesy, które nigdy nie wypalały. Zawsze się kończyły źle. I 10 lat temu podjąłem się współpracy z firmą, dla której miałem stworzyć, wiesz, taką sieć sprzedaży. No i wpadłem tam. Wpadłem. I z tego powodu straciłem wszystko w zasadzie. Wiąże to z tym, ale może to być związane też z tym, że wiesz, kiedy wpadłem w taką, wiesz, potem szukasz sposobu na uratowanie siebie, rodziny, siebie samego, wnętrza swojego, kim ty jesteś, nic ci się nie udaje, jesteś takim malutkim pionkiem, co w ogóle tutaj robisz. I jakby wtedy też odezwała się do mnie taka myśl sprzed wielu, wielu lat, kiedy byłem w liceum, w pierwszej klasie. Ja byłem dość zdolnym uczniem, wiesz, ale w tej pierwszej klasie coś tam zawaliłem na historii i nauczyciel historii powiedział do mnie, a co ty tu w ogóle robisz? Jesteś synem górnika? Co ty w liceum robisz? To nie jest twoje miejsce. I ja się wtedy poddałem, wyszedłem z tej szkoły, miałem jeszcze nawet fajne oceny, ale poszedłem do zawodówki, wyobraź sobie. No, tam zajmowałem wszędzie pierwsze miejsca, nawet byłem wyróżniony przez ministra przemysłu jako najlepszy uczeń w Polsce w zawodówkach. Ale to przekonanie we mnie było, że jestem taki, wiesz, kim ja jestem. I ono się odezwało wtedy właśnie. Znowu, kim ja jestem. I wtedy wpadłem na coś, co się nazywa... Patrz, uciekło mi słowo. Złoto bogów albo inaczej. No, tak, złoto monojonowe? Tak? Monochromatyczne złoto. Monoatomowe? Tak, monoatomowe złoto, ale to ma swoją nazwę. Ormus? Ormus? Ormus, na Ormus, na Ormę. Okay. Ormę. Tak. Kupiłem to i wziąłem. I wziąłem i brałem to, bo tego starczało mi na parę miesięcy, więc brałem to przez te parę miesięcy i zaczęły się dziać ze mną ciekawe rzeczy. Nie straszne, nie też żadne takie, wiesz, wzniosłe, nie ulatywałem nigdzie, ale jakby widziałem siebie z boku i widziałem, że jest jakiś progres w moim rozwoju. Uspokoiłem się. Te dziwne myślenie o sobie, że jestem nikim, zniknęło. To było dla mnie dziwne, bo ja mówię, no chyba tak, ale popatrz, ale już się tak nie czuję. Myśli były, ale ja się tak nie czułem już. I wtedy gdzieś chyba po roku czasu pojawił się pierwszy sen. I wiesz, jaki ten sen był? Ja wtedy przestałem brać Ormus. Bo w tym śnie przyszło do mnie to, że ty nie potrzebujesz żadnych podpórek. Widziałem takiego inwalidę, który idzie i odrzuca te kule i idzie dalej, bez kul. I jakby to był pierwszy raz, pierwszy sen. No to już ci powiem, o co chodzi. To jest tak, że
My jesteśmy tutaj troszkę jak takie zarodki. Niby się rodzimy, to niby tam jesteśmy tym zarodeczkiem, potem tutaj jesteśmy jakąś inną formą, ale tak naprawdę to my ciągle jesteśmy zarodkami. I niektórzy zostaną tymi zarodkami do końca, ale niektórzy mają możliwość ewoluować, czyli rozwinąć się coś. Co się wydarzyło w ciebie? Z tej formy, którą ja nazywam od jakiegoś czasu, od kiedy tak mi przekazała dusza moja też, nazywam to bytem, czyli byt, żyjesz. Odtąd dotąd pieniądze, materia, dom, rodzina, dzieci, samochód, byt, tak. Zapewnić byt. To jest byt i to jest byt. I wtedy ty jesteś bytem. I żyje twoja tożsamość lokalna tutaj. To, co jest tak się czułem. No bo ty, kiedy się tutaj wchodzisz jakby w awatara, no to musisz użyć tego, co stworzył Matrix. Używasz hardware'u, tak? I software'u. I ten software to jest ta tożsamość też wgrywana w ciebie od dziecka, do trzeciego roku życia masz BIOS, potem masz kolejne programowanie i tak dalej, tak? Czyli tworzy się jakiś byt. Tak. Wszystkie narzucone poglądy. Po prostu byt, nie? I ten byt jest zaprogramowany obecnie na byt, czyli zapewnienie bytu. I teraz, a jest jeszcze coś takiego, jest druga forma istnienia, to jest dusza. I tutaj jest różnica. Dusza podróżuje. Dusza jest podróżniczką. Ona jest wielowymiarową formą istnienia. Dlatego ty w momencie, kiedy zostało ci zakazane bycie bytem, dlatego była destrukcja, tak przemawia często dusza, kiedy nie potrafi się porozumieć z daną istotą. Kiedy nie przychodzi ktoś i mówi, o, ja ci porozmawiam z twoją duszą, nie? Nie, no to dusza czasami musi, na przykład moja dusza sobie zaplanowała, że mam umrzeć w wieku 3 lat. No. I doszło do śmierci, pełnej śmierci klinicznej. No to ci chyba mówiłam ostatnio, tak czy nie? Tak, no, nie, no ostatnio to, nie, ale mówiłaś mi. No to jest plan, to był plan, tak? Nie trauma, tylko po prostu tak było, bo musiałam przejść coś, żeby się obudzić, żeby się przebudować, żeby czegoś doświadczyć. Ty to teraz, pamiętasz świadomie tamten czas? Tak, tak. Teraz już w pełni świadomie. A natomiast ty miałeś po prostu taką traumę, dlatego żeby się przerwała niewłaściwa ścieżka. I kiedy to się stało i kiedy skierowałeś się ku jakiejkolwiek formie rozwoju, ewolucji, wiesz, te ormę, to było poszukiwanie. To było poszukiwanie, to jakieś zawołanie wewnętrzne. Ale ja już wiem dzisiaj, że to nie jest mi potrzebne. Oczywiście, że nie. Natomiast to był jakiś czyn. Tak jakbyś powiedział, dobrze, zgłaszam się, nie? Będę tutaj się rozwijał, będę coś ze sobą robił więcej, coś głębszego. No i wtedy dopiero po zakończeniu tego bytu i rozsypaniu się, kiedy miałeś też kontakt z tą tożsamością, która miała program, jestem nic nie warty, dlatego muszę właśnie stać się bytem, jeszcze lepszym bytem, żeby być coś wartym, kiedy to doszedłeś do granicy, to się pojawiła forma duszebna ciebie. Duszebna. Tak? Duszebna, tak. Czyli zacząłeś stawać się tym, czym oryginalnie bardziej jesteś. I wtedy pojawiła się świadomość w snach tego, czego doświadcza ta forma bardziej subtelna w tobie, a nie byt. Mhm. I nie tak zwany ściek mentalny, czy ściek czyli podświadomości. Można by powiedzieć, że sny mogą być urzeczywistnieniem pragnienia duszy. Jakby dusza ci pokazuje. Nie, nie. To najpierw chciałam tylko właśnie rozróżnić te dwie warstwy, dobrze? Poczekaj chwilkę, bo znowu mam psy tutaj. Ty robią zawsze, no. Ale wiesz co, to nie przeszkadza. Nie, bo ta na dole jedna piszczy, nie może wejść, bo to takie schody mam jak drabinę, wiesz? I jak jedna wyjdzie, to druga nie umie. To ona chce za nią. Piszczy, tak, tam na dole i taki, wiesz, harmider się robi. Okej. No, ale dobra. Reset. Mamy tak, czyli wchodzi ta forma innego doświadczenia, tak? I w snach się uwalnia ta forma. Ona się uwalnia, ona podróżuje, ona doświadcza. I ty jako istota wielowymiarowa nie jesteś tylko w jednym miejscu. Nie jesteś w jednej rzeczywistości. Tak. Ta dusza ma pamięć wielu wymiarów, ona jest w różnych miejscach. Ona przenika inne formy, w których występuje, tak? Więc doświadcza na bieżąco i to wszystko się wydarza i ty to zaczynasz pamiętać, zaczynasz tego doświadczać.
To jest pierwsza rzecz, a potem niektórzy mają taką sytuację, że mogą wręcz no, mieć zadania różne, tak? Je realizować, tak? Kiedy tutaj odpoczywa twój awatar i byt odpoczywa, no to wydostaje się ta subtelność i ona robi to, co ma robić. Jeszcze inni z kolei mają przekazy, mają informacje, mają kontakt bezpośredni ze swoją duchową w ten sposób. Mają prowadzenie, mają nawigację, busolę, ale warunkiem jest ten kontakt z duszą. Zaprzestanie tam, bycia bytem. Mhm. Tam wtedy, wiesz, wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Ja o niej już publicznie opowiadałem, ale jest ciekawa, bo to było prawie w tym samym czasie, z jakimś, nie wiem, może 2 miesiące wcześniej, kiedy myślałem sobie, że może będę pisał strony internetowe i szukałem książek. To do dzisiaj jest moim konikiem, tak nawiasem mówiąc, bardzo to lubię robić. I wtedy się chciałem nauczyć WordPressa, wiesz, i szukałem w księgarni Matras koło dworca kolejowego w Katowicach takich książek. A tamtej księgarni, wiesz, tak schodzi się po schodach w dół do piwnicy, tam jest księgarnia w piwnicy, jest taki fajny zakątek, było zimno na dworze, tam było cieplutko i ja sobie wziąłem tą książkę i usiadłem tak na podłodze i wertuję, wiesz, i wtedy spadła na mnie książka z półki. A wiesz, jaka to była książka? Księga Rinpoche, Księga Życia i Umierania. No dokładnie. Nie kupiłem WordPressa. Nie kupiłem, nie było mnie stać. Kupiłem tą książkę. Po czym, jakby gdzieś chyba za rok czasu, miałem sen taki bardzo rzeczywisty o umieraniu. Kiedy przeczytałem już tą książkę. I wiesz, to był moment też, kiedy ja pozbyłem się strachu śmierci. To wszystko twoja dusza robi. Dlatego masz, dlatego potrafisz śnić. I teraz właśnie trzeba to podzielić. Sny i śnienia. Śnienia to są te doświadczenia. To ciekawe, co ty mówisz. Sny i śnienia. Tak. Czyli śnienia byłyby czym? Duszebne. A sny to jest... sny to takie... Tak, różne. Sny różne też są, sny też mogą na przykład kontrolerzy nasi jakby z innych wymiarów też mogą na przykład wpuszczać takie strumienie. Implikować. Tak, mogą tworzyć różne halucynacje, wiesz, i jeszcze jak ktoś przeżywa to emocjonalnie, to bardzo w to wierzy, ale to jest zupełnie coś innego niż śnienia. Śnienia mają zupełnie inną formę. Właśnie to możemy, takie, możemy to jakoś określić, jaka to forma? Wiesz, tak przybliżyć to... widzom. Troszkę o tym powiedziałeś, ta klarowność, ta bardzo taka dokładna aktywność, taka para zmysłowa tak naprawdę, głębia tego doświadczenia. No, trudno to nawet opisać. Sny są takie prymitywne w stosunku do tamtego, a tamte są bardzo bogate w takiej ukrytej treści, w szczegóły, ale też tego, czego doświadczasz, co czujesz. Wiesz, jak to jest trudno wyrazić, bo... Tak, one są bardziej tutaj stąd jakby, a tamte tak, są ja teraz jeszcze wiem, jak pamiętam te moje ostatnie sny, to wiem, ale nie potrafię tego powiedzieć. No, tak, opowiedzieć o duszy, nie? No tak. A wiesz, jak to wygląda, jak masz zmysły, nie? I masz złych powonienia, zmysł wzroku, różnego rodzaju. I wiem, że ja w tym śnie mam zmysły, których tu nie potrafię nazwać. Ale one tam są, ja je teraz czuję, wiem, ale nie potrafię ich nazwać. W ogóle to tak samo jak z kolorami, wiesz, jak nie potrafię nazwać wszystkich kolorów, które widzę w snach, bo ich tu nie ma. No, tam jest wielowymiarowość i to jest ta różnica. To są wielowymiarowe i teraz to nie jest taki trzywymiarowy obraz i doświadczenie, tylko to jest... To jest, bo taką mamy percepcję i tak jesteśmy zaprogramowani, więc musimy przez ten trzy wymiary jakby poznawać, ale tam jest głębia jeszcze. Tam są, jest więcej tego. To jest taka wymiarowość, że przenika jakim promieniowaniem jeszcze w to, czego tutaj nie mamy percepcji. I to też nas uczy, kim my jesteśmy i czym my jesteśmy. Właśnie tym. Tym, co ma taką percepcję, tylko tutaj ona została, wiesz, przyczaśnięta. Wiesz, to też jest kwestia znalezienia sposobu na to, żeby sny sobie przypomnieć. No bo sny ulatują, prawda? I ja sobie wypracowałem taką technikę. Wiesz, byłem kiedyś na kursach Silwy i z tamtych kursów
za dużo nie pamiętam, ale pewne techniki sobie zapamiętałem, opracowałem je na swój sposób. I to była technika magnetofonu, wiesz, mentalnego. Ja sobie przed zaśnięciem planowałem, że jeśli się wydarzy jakiś sen, to ja chcę wcisnąć w śnie guzik record, nagraj. Przepraszam, Zygi, muszę znowu przerwać, bo ktoś dzwoni domofonem, poczekaj. Okej, okej. Chyba ktoś coś bardzo nie chce, żebyśmy nagrywali. Ale czemu? Sny to taki fajny temat. No, ale nie, nie. Sojusz dusz. Jest bardzo niebezpieczny dla systemu. Pamiętaj o tym. Wiesz, i kiedy ci powiedziałem, że sny się stały częścią mojego życia, taką bardzo wyraźną. Kiedyś, wiesz, nawet nie myślałem o tym. No, sen się śnił, ja wstałem rano, umyłem zęby, umyłem się i śniadanie i do pracy. No i tyle, nie? Natomiast dziś wiem, że muszę szanować ten czas, dlatego lubię się dobrze wyspać. Nie chodzę spać późno, godzina 10, właśnie po to, żeby dać sobie szansę, żeby wypocząć i odczuć to. Bo wiesz czemu? Jestem przekonany, że często tam pracuję. Tak, no tak jest. Mam takie tak odczucie. Jest, no to, ale tak jest, to jest 100% prawdy. To, no, to nawet nie trzeba mówić, że to jest odczucie, to trzeba sobie uzmysłowić w końcu, kim jesteśmy. Mhm. A też miałam to samo, co ty, tyle, że ja miałam tak, że moje życie było takie, no, tak płaskie. Moje życie wydawało mi się tak płaskie, bezbarwne i jednowymiarowe, że robiłam wszystko, żeby tylko spać i śnienia mieć. Cały czas. Tak, bo to jest, bo to może być piękny czas. No, nieporównywalnie w ogóle. To jest bardzo przyjemne. I dopiero z czasem nauczyłam się tą głębię tutaj jakby, ale to dopiero jak już byłam dorosła, już byłam na swojej ścieżce, to wtedy dopiero połączyłam. Ale wiesz, chyba ważne, żeby też powiedzieć ludziom, którzy nie mają takich snów, że oni wcale nie są upośledzeni w tym. Jeśli jesteś otwarty, tak sobie myślę, może nie mam racji, ale jeśli jesteś otwarty, pracujesz nad sobą, to możesz mieć te sny, których nie masz świadomie zapamiętanych. To jest też bardzo skomplikowany temat, bo po prostu nie są wykształcone pewne pola w takiej istocie. Okay. Pewne pola, w których funkcjonuje nawet świadomość, tak? I to jest jeden z powodów, że w ogóle można nie mieć snów. I to jest wtedy brak kontaktu ze swoją podświadomością, a podświadomość to jest tak naprawdę połączenie bezpośrednio z duszą. Czyli tutaj też nie ma, czyli nie masz kontaktu ze sobą samym, tą warstwą taką niejawną, tak? Nie pracowałeś nigdy nad sobą, nie oczyszczałeś tego, albo po prostu to jest jeszcze nierozwinięte w tobie. Jeśli ciało astralne jest nierozwinięte, to też nie ma co podróżować tak naprawdę. To jest tak, ja czasami widzę tak, że ktoś ma po prostu taką bezkształtną masę, nie ma formy astralnej. Bo nam się wydaje, że wszyscy to są ludzie, tak? I wszyscy są tacy sami, wszyscy mają duszę, no ale tak nie jest. I to nie jest tak, że ktoś, kto ma inną, jest inną istotą, na przykład, która nie ma czegoś takiego jak połączenie z duszą, bo to nie jest tak, że ona nie ma duszy, tylko nie ma połączenia na przykład. Albo jest inną formą istnienia. To nie jest nic złego. Bo ludzie tak się przyzwyczaili, że my jesteśmy najlepsi, bo mamy duszę i jesteśmy cudowni, a wszyscy to jakieś paskudne hybrydy i w ogóle nie. No, bardzo się cieszę, że to mówisz. Szacunek dla innych. Tak, w ogóle co? Kto ci dał prawo człowieku, żeby się wywyższać nad innymi? To jest złamanie zasady etyki w ogóle. Nie masz prawa w ogóle. Uszanuj wszystkie formy istnienia. I zastanów się nad tym w ogóle, skąd ta pogarda w tobie się wzięła, bo dusza nie pogardza niczym ani nikim. Dusza niczym. Za mój kaszel. No, to sobie tam pojedz tego miodu. Tak, ale wiesz co, opowiem ci jeden ze snów, który on się już wydarzył rok temu. Może to był 22 końcówka, ale był bardzo ciekawy, śmieszny w ogóle. Śni mi się taka sytuacja, że jestem w teatrze, wiesz? Wielka sala teatralna, ja siedzę gdzieś tam w którym rzędzie, nie wiem, 10, tak widzę z przodu jeszcze dużo ludzi, z tyłu jeszcze więcej. Jest spektakl, w którym grają ludzie, których tak, wiesz, na początku no jest spektakl, ale potem patrzę, ja ich znam, tych ludzi. Jakiś premier tam na scenie, ale też jakiś aktor, jacyś naukowcy, nawet moi znajomi jacyś tam, bliscy. I oni grają jakieś role. Ja nawet nie łapię fabuły tego spektaklu, tylko wiem, że oni grają.
No i w końcu, słuchaj, jest kurtyna opada, nie? Ludzie wychodzą z sali, a oni wychodzą, kurtyna znowu wraca do góry, oni wychodzą, chcą się kłaniać, ale już nie ma komu. Nie ma ludzi. Spektakl się skończył. No, dla mnie to było symptomatyczne, że... Aha, i jeszcze była taka scena, w której oni tak stoją, widzów już nie ma, wiesz, i ich ręce tak automatycznie jakby skończyły się bateryjki, tak opadły. No tak, tak, tak. To są bardzo konkretne informacje od, z tego poziomu. Bo wyobraź sobie, że dusza, ona się porozumiewa symbolami i archetypami. Tak, tak, to jest tak. Jej sposób komunikacji. Wiesz, ona nie mówi be, 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 be. Te jak się nazywa ten, wiesz, jak wszedł o kula, kule, jak one odpadały, to były symbole, tak? No, nie jest ci to potrzebne. Wszystko to są symbole, tylko naszym zadaniem tutaj jest ta ewolucja lokalnej świadomości, która potrafi zinterpretować swoje własne, nie jakieś zbiorowe, że książki będziemy pisać, aczkolwiek pewne tematy się powtarzają i to już mówiliśmy też kiedyś, właśnie, że budynek, śnienie o budynku to jest Matrix. Tak? Zamknięta struktura. Tak, i ale to wiesz, obszerne. Zastanawiam się nad tym moim ostatnim snem, o którym ci opowiadałem w ostatniej audycji, papieżem i tym, co czułem tam wtedy. Nie potrafię, w tej chwili snuję sobie dywagacje różne, ale nie potrafię jakoś rozsądnie ocenić, co on miał znaczyć. No i właśnie to chciałabym powiedzieć już na tej dogrywce i tak, dobra. Nie tak oficjalnie, tylko właśnie na takim kameralnym, zamkniętym kręgu bardziej twoich tam słuchaczy. To wtedy Dobrze, powiem. okej. Bo to To jest tylko za twarde, za grube, żeby tak sobie rzucić, bo... Mocny temat. Tak, mocny temat. To też powiem Natomiast... właśnie, jakie ja mam badania w związku z tym, bo to się wszystko pokrywa i łączy. Natomiast wczoraj miałem taki sen i na jego podstawie zrobiłem dzisiejszy porannik. Popatrz, jak to się składa. Jest sen, nie? A po śnie robię sobie tutaj różne czynności, wiesz, coś montuję, coś nagrywam, jakieś telefony i przychodzi tam na maila jakiś link, kolejny tam, setny, nie? No klikam w niego, otwieram i temat jest ten sam, który jest w śnie. Nie? Od Daniela Scrantona, który ma tam jakieś podobno channelingi, czy nie wiem, jakieś tam spotkania z Federacją Galaktyczną i on opowiada, że ta federacja ma zamiar już teraz się pokazać. I jakby nie oceniając tego, czy to jest prawda, czy nie, ja czuję taką potrzebę powiedzenia, a co, jak ty byś zareagował, Ziggy, gdyby oni tu stanęli obok ciebie, tu na podwórku i przyszliby i hej, jak się zachowasz? Będziesz w strachu, czy będziesz uniżony? Będziesz klękał na kolanach i zobaczysz ich jak kogoś niesamowitego i istotnego dla ciebie? I wiesz, przyszło do mnie to, ja jestem parterem. Ja inaczej tego nie widzę. No i musiałem o tym w poradniku powiedzieć. Ludzie to odebrali oczywiście inaczej, że ja znowu tam o Federacji Galaktycznej. Nie, to wcale nie o to mi chodziło. Chodzi mi o twoją postawę, jak ty się zachowasz, gdyby to się stało? Będziesz w lęku, strachu? Czy będziesz uniżony i w uwielbieniu będziesz widział nowe, boskie istoty? Czy potraktujesz ich jak kogoś, kto, no dobra, są już tutaj, to trzeba pogadać? No, ja mam tutaj też swoje zdanie na ten temat. To, ale a propos tego... Trzeba też zaznaczyć jedną rzecz, że bardzo często u ludzi takich, którzy mają jeszcze nierozwiniętą świadomość do końca, albo gdzieś nurzali się w tych New Age'ach, takich, wiesz, opowiadaniach o różnych historiach i zaufali albo religii, albo jakimś nurtom, albo jakimś, nie wiem, zakłamanym przekazem. Wiele jest takich. No to jest teraz polowanie na czarownicę, tak naprawdę poluje się na świadomość, żeby ją przechwycić. I kto przechwyci, co ci zarezonuje, jaki program się odpali, to cię mają, nie? Mają cię tu, mają cię tu, mają cię tu. I to przenika do snów. To przenika do snów. Ludzie potrafią być opętywani nawet pewnymi koncepcjami, ideami, które później próbują realizować albo przekazywać innym, bo to jest najświętsza prawda. Nie.
Tak, Nie, tak, nie, nie, tak. nie wolno tak robić. Miałem takie spotkanie niedawno, prywatne, wiesz. Spotkaliśmy się w publicznym miejscu i słuchaj, no nie mogłem słuchać tych rozmów, ponieważ one dążyły do wywarcia wrażenia, że to jego przekonanie jest najważniejsze, jedyne i słuszne. Ja już nie mogę takich rzeczy słuchać, nie? Nie. A nie chcę wchodzić. Bo wchodzenie, no, dajesz energię, kiedy wchodzisz w taki temat, nie? Ja mam tak, że mówię sobie pewne rzeczy i tak dalej. Może tak, jak ktoś mnie nie zna, to tak wygląda, bo ona wie wszystko, nie? Nie. Ja mam zawsze przy sobie ludzi, którzy mnie sprawdzają rok, dwa, trzy, a najdłużej to 9. Jestem sprawdzana, tak? Czyli jeśli bym nie była weryfikowana, przez siebie samego każdy musi siebie weryfikować, ale jeszcze jest potrzebna kontrola przez innych. Czy ty nie masz jakichś odpałów, czy ci się coś nie pokręciło, czy to, co mówiłeś na przykład i nie zapamiętałeś, za rok się potwierdziło, no i tak dalej, tak? Więc ja zawsze to robię i dlatego mam odwagę spotykać się też w grupach i mówić to jako ten przekaz, tak? Bo on się sprawdza po prostu i to jest sprawdzone. Ale jeśli ktoś nie ma tej weryfikacji i tylko ma takie przekonanie wewnętrzne, to niech zamilknie, dopóki nie będzie przechodził na przykład 10 lat testów. Tak, bo inaczej przekroczy granicę No, i i zrobi sobie to, o czym powiemy na końcu, czyli negatywną karmę. No a jeszcze wracając do tej całej twojej opowieści o federacji i tak dalej, i tego stosunku. A powiedz mi, jak ten sen wyglądał dokładnie? Nie, sen był taki, Śnienie. proszę. Śnienie. Sen był taki, że widzę księgi. Wiesz, jakieś księgi są przede mną i nie wiem, co to ładnie wydane, stare, ale wiesz, w takim, nie mam tutaj, ale jedną taką miałem książkę, bardzo ładnie oprawiona, fioletowo, złota, taka, że przyciąga cię. Więc ja tą książkę otwieram, a ona się animuje. W środku jest animacja. No i na tej animacji widzę, że nieważne co jest, ważne jak ty to odbierzesz. Taki napis. Nieważne co jest, ważne jak ty to odbierzesz. No i Okej. ja to połączyłem z tą federacją. No, no to tak, no być może tamten projekt fałszywej inwazji albo Chciałem fałszywej. ci tą książkę pokazać, ale chyba ją wyniosłem. Dobra, mniejsza o Pokażesz. to. Bo gdzieś jest ta agenda, ma to przygotowany ten projekt, tak? No nie chcę go nazywać Bluebeam, bo to nie o to chodzi. To jest o wiele bardziej. Ludziom się kojarzy Bluebeam z tymi projekcjami, tak? Różnymi. Ale to nie, to jest wielopoziomowe i to dotyczy też tego nasycenia, o którym mówiliśmy na ostatnim spotkaniu, tego nasycenia pola świadomości ludzkiej tymi nawet technologicznymi aspektami i substancjami, które mogą przynosić pewne takie poglądy w tej masie społecznej, tak? I ta nieuformowana, nie przetransformowana do wyższej świadomość, ona będzie to przetwarzać i będzie zbiorowa hipnoza. Mało tego, sprzyjać temu będą też pleśnie. Pleśnie, bo one mają pleśnie, niektóre grzyby, takie wiesz, patogeny różne. Myślisz o tych połączeniach, że są One połączone z. spowodują zatrucie świadomości i formę halucynacji po prostu. I to wszystko będzie połączone, ponieważ ludzie jesteśmy w kulcie chleba. Więc chlebem możesz z masą ludzką zrobić wszystko. Oj, a jeszcze te chleby, które się kupuje tutaj w hipermarketach w Stanach. To jest Tragedia. trucizna. To jest trucizna dla świadomości, nie dla ciała nawet, tylko dla świadomości. I do tego to Ale wiesz, co zmierzam. zauważyłem? Mainstream media lecą reklamy, aby nie jeść chleba z hipermarketów. Ja nie wiem, co jest grane, o co chodzi. No Reklamy, bo żeby nie może jeść tego chleba. będą chcieli wprowadzić na rynek coś. Coś nowego. No tak jak z tymi obiadkami dla dzieci. Coś, tak, coś. Ale co tam będzie, to musiałbyś mieć mikroskop i jakieś doświadczenie, żeby móc sprawdzić, co ty jesz. Ja tak czuję, że będą nas przekonywać do nowych, wspaniałych chlebów, które będą wypiekane na nowe sposoby, na zaczynie jakimś tam, prawda? No albo jakiejś innej formy żywności, która będzie alternatywą zdrowszą dla chleba, tak? I wielu ludzi się na to załapie. Straszne rzeczy, jak po prostu to jest takie dziecięctwo w tych ludziach jeszcze jest, taka ufność dziecięca, naiwność. Widzisz, i dlatego tak bardzo
Mi szkoda tych ludzi. Ty masz słuszną uwagę, że nie wszyscy są ludźmi, to są inne istoty, mogą nie mieć empatii, te istoty. I Mogą się uczyć wcale. tej empatii dopiero, przecież. Mają prawo Tak, się uczyć, nie? ale my jako ludzie oczekujemy od nich tej empatii, nie? Bo tak żyjemy. A oni po prostu jej nie mają i to wcale nie jest złe, że jej nie mają. To chodzi o to, że oni jej nie mają po prostu. Muszą się tego albo nauczyć, być może, że nigdy się nie nauczą, bo nie będą mieli takich zdolności do nauczenia się, nie? Ale czy to znaczy, że my mamy nie szanować tych istot? No jak? To tak jakby No. nie szanować drzewa, bo nie mówi do ciebie tak jak ty, nie? Prawda? Możesz podejść do niego i go je ściąć, bo nie słyszysz, jak krzyczy. On mówi do ciebie, ale inaczej. A ty nie słyszysz. I możesz sobie podejść i ściąć, bo tak ci się podoba, tak? Bo on no, nie mówi. Nie. Źródło się zajmuje różnymi istotami, nie my. To jest sprawa źródła, gdzie kto się znajdzie i w jakiej formie i co się będzie, czy się będzie ewoluowało dalej, czy ta ewolucja przebiegnie w innym kierunku, co nas to obchodzi. My mamy pilnować swoich granic i pilnować swojej świadomości i nasza świadomość ma określony kierunek. To jest kierunek do duszy, a dusza z powrotem do źródła. To jest ten kierunek. To jest takie światło słońca jak za tobą. To jest kierunek do źródła. Złota esencja. Czy sny mogą być niebezpieczne dla nas? Jak Bardzo myślisz? mogą być niebezpieczne. W snach są ataki, są projekcje, są podpięcia, podłączenia, instalowane są implanty bardzo często, bardzo często. W snach są wzięcia dokonywane, są modyfikacje dokonywane. Pakty. O, właśnie to bo chciałam bardzo ważną rzecz powiedzieć, bo już tak zaczęłaś o tej księdze mówić, to mi się od razu przypomniało, żeby ostrzec ludzi, żeby sobie zapamiętali i nie wiem, deklarowali sobie przed snem, nie podpisywać niczego w snach. Zawsze, po prostu wyprosić, żeby była ochrona, żeby nic nie podpisać, bo to jest tak samo jak i żadnych umów nie zawierać, nic nie pieczętować, bo to jest dokładnie tak samo, jakby to zrobili świadomie i to jest obowiązujące. I w ten sposób teraz też łapią jeszcze, to są łapanki, ciągle są łapanki na przekierowanie ścieżki życiowej, na przekierowanie losu, na karmę, na kolejne zobowiązanie karmiczne, na kolejne coś tam. To są takie niebezpieczne teraz czasy, że no, po prostu trzeba szybko ewoluować, naprawdę, za wszelką cenę, skupić się. Na przykład bardzo ważna zasada, jeśli ktoś nie ma uformowanej, potężnej świadomości, wyklarowanej takiej, naprawdę spirytualnej, która tutaj siedzi, przemawia i jest tobą, tu żyje, to pilnować się, że przed snem musi być BHP zrobione. Nie wolno wtedy nic oglądać w internecie, ani słuchać nawet jakiejś nieznanej, niestworzonej przez siebie muzyki, ani nawet nie czytać niewłaściwych książek, publikacji, bo wszystko to przenika do podświadomości i jest od razu otwarcie na to. A co za tym stoi? Kto za tym stoi? Jaka była intencja? Jaki był przekaz podprogowy? Jaki? No to tego nie złapiesz tak po prostu. Nie wiesz. Nie, nie Czyli wolno. mogą się otwierać przestrzenie po oglądnięciu filmu na. Tak? Czy po przeczytaniu? Portale, całe portale się otwierają i na przykład jest przenikanie bytu. Ataki energetyczne, podpięcie, wprowadzenie bezpośrednio na przykład może być do swojej przestrzeni, w której na przykład jest dziecko, jeszcze w ogóle życie jakieś, wprowadzenie bytu, tylko dlatego, że się otworzyło, oglądało horror albo jakąś, nie wiem, produkcję, która temu służyła i poszło się spać. Nie kontrolując, nie oczyszczając, nie zamykając tego kanału. Więc 3 godziny przed snem nie powinno być w ogóle wtargnięcia do twojej jaźni niczego. Możesz medytować, możesz się kochać, możesz się przytulać, możesz Wziąć dobry relaksację sobie, prysznic. możesz sobie grać na misach, tak? Możesz wziąć prysznic, no, porozmawiać z kimś, kto jest czysty, przytomny, z dzieckiem poprzebywać, ze zwierzętami. A jeśli potrafisz, to masz wyklarowaną świadomość, jesteś, nie wiem, duchowym nauczycielem albo kimś takim, to, no to inaczej sobie z tym poradzisz, tak? Będziesz to kontrolować, ale tak to nie, nie. Teraz BHP, mega BHP. Słuchaj, takie są przekazy podprogowe wszędzie, że to jest niesamowite. BHP, dobrze, że mówisz. Przypomniała mi się taka historia mojej znajomej, do której trafiła książka, której tak naprawdę ona nie chciała, wiesz?
ale ktoś jej, wiesz, ktoś do niej dzwoni i mówi: słuchaj, mam fantastyczną książkę, musisz ją przeczytać. No, ale nie mam czasu i tak dalej, nie? W końcu się gdzieś tam spotkały i ta istota druga miała tą książkę w torebce i dała jej tą książkę. I ta książka spowodowała, że ona miała kilka nieprzespanych nocy. Ja nie wiem, o czym ta książka dokładnie była, ale mówi: Zigi, uważaj, bo to coś przychodzi do ciebie, ty wcale tego nie chcesz, a to przyszło na siłę. A nie byłoby HP, nie zauważyłam tego. Nie? To są tak zwani nieświadomi kurierzy. Oni są po prostu zaprzęgnięci do wykonania określonego zadania. I potrafi taka istota na przykład rozdawać książkę na lewo, prawo, wysyłać za darmo, przez w ogóle robić prezenty z tej książki, ponieważ ma takie zlecenie. I ona o tym nie wie. Ale ona nieświadomie to robi. Nieświadomie, bo jest nieuformowana świadomość. Albo jest to biorobotyczna forma istnienia, albo jest to jakaś jeszcze inna forma, która nie ogarnia, tylko jest wykorzystywana, jest powłoka. Słupem. Tak, jest słupem, tak, tak. I może się na przykład ten słup za 10 lat przetransformować i tak dalej, no ale niestety dokonał pewnych czynów, które nie są dobre, ponieważ to jest odpowiedzialność. I wtedy nie ten, kto zlecił to zadanie, odpowiada, tylko ten, kto to zadanie wykonał. Wiesz co, to mi kiedyś przeorało mózg, jak czytałem regresję hipnotyczną o Hitlerze. To była istota żyjąca tutaj w Stanach, lekarz chyba. I Dolores Cannon go poprowadziła tam i zapytała go o to, jak to widzą. A oni mówią, czy tam te istoty mówią, że tak w zasadzie obciążyły się karmicznie istoty, które to wykonywały, te no, wiesz, cześć. Morderstwa. A nie za bardzo Hitler. Nawet to nie był jego pomysł, była jego akceptacja tego, co się dzieje. Pomysły były innych ludzi, Himmlera i wszystkich Goebbelsów, a wykonawcy wzięli największą karmę na siebie. Oczywiście. Oczywiście. Za chwilę dojdziemy do tego długu karmicznego na końcu, ale nie wiem, skąd się wznaknęliśmy w karmie, no ale dobrze, no bo ta karma to jest taki temat, wiesz, bardzo też zafałszowany, ale trzeba sobie zdawać z tego sprawę. I my teraz mamy ogląd pewien. Bo wiesz, każdy ma swoją jakąś grupę ludzi, którzy tam się, wiesz, krąży wokół ciebie. Się. Tak, tak, tak. Jak jesteś osobą publiczną, to jest naturalne, tak? I wśród tych ludzi, którzy gdzieś pojawiają się w moim polu, jest dużo istot, które tak, no, chciało się rozwijać, nie? Natomiast doszły do takiego muru, o jakim ostatnio opowiadałeś, ale troszeczkę innego, ponieważ nagle im się życie zaczęło sypać. I na przykład albo zaczęły się choroby, albo rozpady, albo utrata pracy, albo właśnie brak możliwości dalszego rozwoju, brak aktywacji darów i tak dalej. No i co się dzieje, co się dzieje, co się dzieje? No to się dzieje, że ta inkarnacja jest spłatą karmy. No zawsze na końcu, na przełomach czasów, dochodzi do momentu, kiedy się spiętrza ta fala tych wszystkich dziwnych decyzji, dziwnych czynów, nieświadomych i świadomych, które były wykonywane na zlecenia i tak dalej, albo w zaplątaniu świadomości, i one nie wyparowały. Nikt o nich nie zapomina. To nie można powiedzieć, że albo ktoś mnie zmanipulował. No, zmanipulował cię, ale dlaczego ciebie zmanipulował, a kogoś innego nie? No bo gdzieś popełniłeś błędy, na przykład w jakiejś inkarnacji, albo nawet w tej czy w innej, nie wypracowałeś sobie ochrony duchowej. No i wydarzyła się manipulacja. Tak. No i nie ma tutaj winnego bardziej, bo byty tak robią, to jest ich zadanie. Mają cię złapać. No i złapać. A twoim zadaniem jest wyrwać się z tego. No i się wyrywasz. Oprzytomnieć i naprawić wszystkie błędy, jakie się poczyniło. Wszystkie. Nawet złe myśli, złe życzenia. Jaka to jest potężna energia, która wraca jak bumerang, strasznie. Potrafi tak wrócić ten bumerang, złe życzenie, jak jest taki nawyk, potrafi tak wrzucić i skosić pół życia w pewnym momencie. Bo przychodzi czas spłaty. W ogóle nieraz są kontrakty tak robione, że do określonego momentu, a potem przychodzi czas spłaty. I co teraz? I to się nie da uratować, albo cię uratuje. Nie? Jak cię uratuje? Ja ci tylko mogę powiedzieć. I ty też możesz powiedzieć, nie? Bądź dobrym człowiekiem. Tak. Koniec, kropka.
I Jak się neutralizuje negatywną karmę? Zasługami duchowymi. Dzisiaj był, ja mam te stany transowe automatyczne, tak, szamani tak mają, nie? Tacy, co się urodzili, tacy. I ja nie muszę brać jakichś narkotyków, żeby mieć trans. Po prostu budzę się na przykład rano i wychodzę właśnie z mojego duszobnego doświadczenia i od razu jest cały przekaz, co się wydarzy i tak dalej, i tak dalej. I Irek to słuchał, bo zadawał pytania, żeby to wszystko wyklarować. I tam było tak powiedziane, że jeśli się wydarzy coś takiego, ty prosisz o pomoc, tak? Bo przychodzą ludzie i proszą o pomoc. No, proszą o pomoc. I dobry człowiek udzieli tej pomocy, tak? Bardzo, jak jest w stanie. Oczywiście, jeśli jest w stanie fizycznie to zrobić, tak? Jak mi kilkaset osób prosi o pomoc, no to ja mogę, wiesz, no tak, pięć osób. fizycznie nie jesteś. Fizycznie Tak. obsłużyć pięć osób, a nie 500, tak? I, no i teraz, jeśli już masz tą duszę i masz to dobro w sobie, no to będziesz się tak rozdawać. Potem ta dusza przyjdzie, cię poklepie, mówi, przestań się rozdawać, skup się na sobie. I teraz, jeśli ktoś prosi o pomoc, a jej nie otrzymuje, to musi popatrzeć na to w ten sposób. Zastanów się, istoto. Ile ty pomocy udzieliłaś komukolwiek w swoim istnieniu? I No teraz, kiedy masz krytyczną sytuację, krytyczną, to ty potrzebujesz armii energetycznej, czy tak potężnej siły, która by cię wsparła, i tą, do tej siły trzeba sobie wypracować drogę przez swoją służbę, całe swoje życie jako dobro, przez całe swoje istnienie. I wtedy przyjdzie wsparcie ducha, bo sobie wyrąbałeś czy wyrąbałaś drogę do tego wsparcia z sobą. A nie ma cudów. Dam ci przykład. Ktoś przychodzi i ma krytyczną sytuację. I ja naprawiam. I w moim polu się to wydarza. Jest wszystko dobrze. Mija tydzień, jest konsultacja po sesji, tak? I Irek dzwoni, rozmawia na przykład. I okazuje się, że znowu jest zapaść. I to nie dlatego, że ja źle wykonałam pracę, bo praca była dokładnie, precyzyjnie zrobiona. Tylko dlatego, że ta istota akurat nie wypracowała swojej ścieżki do ducha. Nie wypracowała sobie ścieżki do ducha. To się przez zapadnie. Całe lata była gdzie indziej. Nie łączyła się z duszą. Błądziła. Modliła się do jakiegoś fałszywego Boga. Spotykała się w jakichś kręgach New Age'u na przykład. Albo brała psychodeliki. Albo coś tam. I jest krytyczna sytuacja. W moim polu to się wydarza, bo moje pole jest jakby pełne, tak? I przychodzi ta dusza, przychodzi to uzdrowienie, ale potem ona wraca i nie ma tej ścieżki. I się wszystko rozpływa. A inna, która sobie wypracowała, przychodzi i pół godziny sesji i po prostu koniec. Załatwione. Wystarczy. Tak, załatwione. I to nie jest wina tego, kto pomaga, tylko tego, kto jest na tą pomoc gotowy. A gotowość to nie jest tylko, że ty chcesz, ale tylko że masz wszystko. Pracy. No, praca. A my o snach mieliśmy mówić. Więc ja mogę tylko takie swoje obserwacje. Ja bym takie ale wiesz tipy. Co, to wynika z tych snów, to co powiedziałaś w tej chwili o karmie, nie? To też wynika tak, z tego. Tak. Bo właśnie tam się zawiązuje kontrakty karmiczne. Tak, bo ty zaczęłaś od tego właśnie, że czasami zawiązujemy takie kontrakty, coś podpisujemy i tak dalej. Ja sobie nie przypominam takich snów, ale wiem, że z opowiadań ludzi, z którymi żyję, czy mieszkam, czy stykam się, że były takie sytuacje. Oczywiście. Słuchaj, to jest bardzo częste, tylko często No. my nie pamiętamy tego nawet. Ostatnio miałam taką właśnie historię, że jakiś agent z papierami za mną latał i w końcu już mnie tak wymęczył, że tak mnie wyprosił, że w końcu usiadłam za nim, żeby zaczęłam przeglądać te dokumenty. Co tam jest, nie? I w tym momencie ktoś mnie zawołał i znowu nie podpisałam. I tak chodził za mną od pokoju do pokoju, aż w końcu gdzieś w ogóle mnie dusza zabrała gdzieś indziej. Nic z tego nie wyszło. Po prostu cały czas jest parcie na to. Tym bardziej, jeśli się wyrywa ktoś i budzi, to będą takie podejścia i takie różne kombinacje, że nawet sobie nie wyobrażasz. Naprawdę. Wiesz co, bardzo ważne jest, żeby mieć takie wyczulenie. Ja sobie to wyobrażam, takie czujki w ciele, wiesz, czy w tym naszym ciele duchowym, które mówią, o nie, to nie, słuchaj, tam próbują, ale nie daj się, albo z tej strony idzie, nie? Dokładnie. I często to jest w życiu, że przychodzi jakaś sytuacja
I ty podejmujesz ten krok i już czujesz, że to nie jest dobre, ale go zrobiłeś. No i tutaj znowu Właśnie. wracamy do punktu wyjścia, że poczuje to tylko ten człowiek, który ma połączenie ze swoją duszą. Takie połączenie nie to, że ta dusza aż jest wcielona, ale że ma kontakt. No bo to jest czucie, to jest jasne czucie, pochodzi z tego poziomu. Z wyższych poziomów po prostu. Tak, czasami aż się nie chce mówić o tym, wiesz. Sorry, że tak mówię, ale to jest, czuję w kontaktach z ludźmi, że to jest powtarzanie jakby takiej mantry. Ciągle to samo i ciągle jest ten sam poziom. Jakby nie ma tego progresu, nie? Że ludzie to postrzegają i idą wyżej. No ale co? No, tak jest. No dobrze, podpowiedzi takie dla wszystkich są potrzebne, czyli nie podpisuj kontraktów, po prostu zapamiętaj sobie, drukuj to w swoją podświadomość, żeby niczego nie podpisywać, tak? To jest pierwsza rzecz. Druga, nie dotykać, nie wchodzić w kontakt. Nie To wchodzić w mówisz kontakt. teraz, w sensie Że w śnie, że dotykasz, że ktoś cię dotyka, rozumiem. albo pozwala, żeby cię ktoś przytulił, albo ty coś dotykasz, przenikasz. Nie, 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 nie. Bo nawet za formą zwierzęcia, anioła, czegokolwiek może stać coś, co twoja jaźń tamta jeszcze nie rozpozna, a jest fałszywym światłem na przykład, albo fałszywą jakąś hologramem. I kiedy nawiążesz fizyczny kontakt, no to już przenikanie się rozpocznie. Kolejna rzecz, nie podróżować astralnie. Nie wybierać się do żadnych krain astralnych. Absolutnie, ludzie, opamiętajcie się. To Mówisz o takim świadomym, bo to w tej chwili jest modne, prawda? Że A to już ludzie. w ogóle się nie wypowiadam na ten temat, bo to jest tak nieprawdopodobna pułapka. To tylko jednostki z potężną, jakby spirytualną częścią swoją. Ochroną. Bardzo silnym ciałem astralnym, takim uformowanym, świadomym, wypracowanym przez wcielenia nieraz i z ochroną swoją, no swojej duszy, swojej nadduszy, swojej rodziny duchowej i wszystkiego, on to te istoty sobie tam, wiesz, podróżując mogą ogarnąć rzeczywistość. Czasami też dostają, muszą lekcje, że muszą się tego nauczyć, tego. Ale tak człowiek, który na co dzień funkcjonuje i zaczyna nagle podróżować astralnie, oj, 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 oj. Po Tak, wiesz prostu. co? To jest pułapka. Tak, to jest to, że nie mamy w sobie tego BHP, takich podstawowych zasad. Ty w życiu fizycznym wiesz o tym, że musisz, kiedy wstajesz rano, to musisz umyć zęby, umyć się w ogóle, być czystym, ale w duchowości zupełnie tego Nie nie ma. ma. Nie, dlatego że idziesz do szkoły i tam ci trenują tylko mózg. Nie masz kontaktu ze swoją częścią subtelną. Nic na ten temat nie ma. Powiedziane. I tak się formujesz przez całe swoje młode życie. A potem wychodzisz stamtąd i chcesz być duchowo rozwinięty, nie wiedząc Tak. nic na ten temat. I nie Jest to popełniać błędów. taką sytuacją dla mnie śmieszną, ale ja zareagowałem wtedy, bo ktoś mnie zapytał, tu z tych znajomych na moim kanale, wiesz, na telefonie, że on chce mieć też takie sny jak ja. Wracam do snów. Tak, tak, no, cały czas I jesteśmy w temacie. Co ja na to, bo on pójdzie do osoby, która go zapewniła, jakaś kolejna osoba, która robi seminaria i na prywatną sesję, i ona, ta osoba sprawi, że on będzie miał takie sny. Mówię, Boże, człowieku, no nie mogę ci zabronić, tak? Ale oddajesz siebie całego w ręce kogoś, o którym nie wiesz nic. Dokładnie. Sam podałeś swój przykład. To, co zaszło w twoim życiu, to była twoja ewolucja. Ty musiałeś mieć retrospekcję, musiałeś mieć kontemplację tego wszystkiego. Nawet przyjrzeć się temu programowi w sobie, tak? Nawet poszukać jakichś rozwiązań. Wszystko to jest twoja własna praca, a nie, że ktoś przyszedł, cię dotknął i pstryknął i nagle masz połączenie. Nie, to jest praca. To trzeba przekopać sobie. Przekopać to. To są sytuacje w życiu, najtrudniejsze to są takie sytuacje budzikowe, jak je nazywam. Tylko musisz je zauważyć i No, wyciągnąć wnioski. Uszanować też, a nie stwierdzać, że to jest pewnie coś strasznego. No, a może to jest ten moment krytyczny Gorzej, właśnie. gorzej, kiedy obciążasz winą innych za twoją sytuację, to jeszcze gorzej, prawda? To No nie ja tak. jestem taki wspaniały, a ja, ale to nie ja, to oni. Wiesz co, ale to jest odruch każdego z nas. Bo każdy z nas w sobie chce być biały. No to jest naturalne, to jest nasz taki mechanizm obronny, wiesz, żeby się całkiem nie zapaść chyba, wiesz, takiej depresji. Pod wpływem tylu czynników i takiego oprogramowania od dziecka, jakie mamy. Natomiast no, tutaj trzeba też wypośrodkować pomiędzy tą świadomością, że na jakimś poziomie no jednak
byliśmy kiedyś tabula rasa, tak? I coś tam nam wdrukowano, okej. Okay. I potem ten program działa i robi nam takie psikusy i popełni. Nawet to, że jesteśmy niedobrzy, to też jest powód często tego. Ale jest jeszcze ta druga strona, to jest ta pokora. I tak. Pokornie wyszlifuj sobie ten diament. Pokora i odpowiedzialność. No, odpowiedzialność za całość. Mhm. Czyli na przykład jedziesz sobie na motorze przez wieś, pod czymś domem i akurat masz ochotę się powygłupiać i sobie robisz gazowanie, tak, o 10 w nocy. Mhm. A tam dziecko przed chwilą zasnęło, bo na przykład miało ból, kolkę. I mhm. matka przez kilka godzin próbowała uśpić dziecko i dziecko zasnęło i właśnie się obudziło na dźwięk tego motoru. I ta kobieta może mieć już apopleksję, bo już nie daje rady psychicznie, bo jest coś, bo ma słabą psychikę. I takie jedna głupota to jest odpowiedzialność. Czyli każdy twój ruch, krok tutaj to jest stąpanie po takiej połączonej macierzy. Wszystko jest ze sobą połączone i wszystko cię słyszy. Każdą twoją myśl. A co dopiero czyn, słowo i to stąpanie uważne, tak koty stąpają, tak? To jest odpowiedzialność. Załaś, to stąpanie jak koty. No tak. No tak. Mhm. Ja się dużo od kotów nauczyłam. Są bardzo subtelne i tak, bardzo eteryczne. Koty są ważne w naszym życiu. Tak, koty nam pokazują, jakim prawdziwie możesz być. I koty też pokazują to, co powiedziałam na początku, że ta nieuformowana świadomość to jest kociak. I ten kociak, jak przyjrzysz się kociakowi, to on nie ma ducha, nie ma świadomości w oczach. On jest przygłupi. I w pewnym momencie ewolucji kota pojawia się duch. Światło świadomości bardziej, może nawet nie tyle duch, co światło widać świadomości. Widać to po jego oczach? Widać to po oczach. Patrzysz w oczy kota i tam jest świadomość. I to samo jest z człowiekiem. W tym przypadku była ta historia i gdyby nam pozwolono tutaj bez problemu jeszcze ewoluować, to jest szansa, że wiele istot by doszło do tego punktu, nawet w wieku 70, 80 czy 90 lat, że nagle by się przebudziła ich świadomość. Bo tak to jest skonstruowane tutaj. A powiedz mi, czy ty w swoich wglądach, czy w swoich przekazach widzisz takie sytuacje, że jeszcze zdążą ci ludzie, że się przebudzą? No dzisiaj właśnie wybudziłam się z takim przekazem, to co ci mówiłam, że rozmawialiśmy o tym samego rana, w takim transie jeszcze. Więc będzie oczyszczanie, bo to za daleko zaszło, wiesz. Tego się nie da przebudować. To nie chodzi o społeczność ludzką. To nawet społeczności ludzkiej się nie da, tak? Bo na przykład musiałoby wymrzeć pewne pokolenie, tak? Tak. A kto będzie czekał, że aż ktoś umrze, żeby się coś zmieniło? No przecież to jest już założenie jest chore. Nie można tak. Nie przyjdzie czarodziej i dotknie świadomości wszystkich i nagle wszyscy zrzucą swoje łuski z oczu i zobaczą prawdę. Bo to też to nie jest ewolucja. Ewolucja to jest własna praca. Krok, 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 krok. Tak? Tak, lekcja, lekcja. Ona jest najmocniejsza, ta praca. No i teraz co może się stać? Co się może wydarzyć? No to jest pętla już, to jest pętla. To jest finalna pętla i dla systemu, i dla tej społeczności całej, ścieku świadomości zbiorowej. To jest tak zanieczyszczone, ale że myślisz o takiej pętli, że będzie się to w kółko powtarzało, czy taka pętla? Nie, wiesz? Że się będzie zaciskać, tak. Okay. Będzie się zaciskać i to wszystko zawiśnie, tak, na włosku. Fajnie by było, jakby przyszły siły, energie, które mogą to złagodzić, wydłużyć na przykład. No można sobie tak marzyć, czekać na to, tylko że wtedy się nic nie zrobi, nie? A ja ci powiem, jaki był przekaz. Powiem ci to, bo to jest śnienie, ja się z tym wybudziłam. W ogóle powiem ci dzisiejsze śnienie, dobrze? Mogę? Dobra, super. No, już dawno już nie miałam takiego śnienia, że byłam poza tym Matrixem. Ostatnio ciągle w tych budynkach musiałam chodzić i oglądać różne rzeczy, dowiadywać się. A teraz byłam poza w końcu i była grupa moich ludzi i wozili mnie po lasach i wyrzucali mnie w różnych miejscach w lasu, żebym tam zrobiła pracę. Taką energetyczno-duchową dla natury, dla Matki Ziemi. I bo dlatego jestem też przygotowana i to będę robiła za jakiś czas, dlatego będę kończyła pracę z ludźmi, żeby się przenieść na tą stronę. I wyrzucali mnie i te lasy były takie jasne, naprawdę jasne. Tam było jasno, jasna energia.
No i to wszystko robiłam i potem z tego jeszcze przyniosłam ten przekaz, że to oczyszczenie przyjdzie, tak? Ja też będę właśnie też w ten sposób trochę oczyszczać, ale matkę naturę, ale społeczności ludzkiej już nie jestem zdolna oczyścić. Ja już zrobiłam tyle, ile byłam w stanie. Cały mój przekaz jest opublikowany, spisany, jeszcze będę te dziesiątki materiałów, już to wszystko zostanie wprowadzone do świadomości zbiorowej, żeby ona sama sobie zrobiła z tym pracę. Ja już nie muszę. Ja zrobiłam do tego momentu jakby, tak? I było tak powiedziane, Irek się zapytał, no dobrze, a czy jest jakiś sposób na to, żeby nie doszło do tego takiego finalnego, takiego oczyszczenia, tej fali oczyszczającej, nie? Nie ma. I ja wtedy spojrzałam, zaczęłam patrzeć, nie? I przyszła taka odpowiedź. Jeśli byłoby 30-40% istot, które się ocknęły całkowicie i pomogły w wykonaniu takiej pracy. Musiałoby być 30-40% ludzi z duszami, z esencjami, którzy ustabilizują się w swoim przebudzeniu i nie zbłądzą już w ogóle w ścieżkę przeciwną. I będą Jak podtrzymywać myślisz, ilu takich jest? I Irek zapytał tak dodatkowo, czy tam z tych 30-40% są istoty, które przyjęły substancje? Dlaczego nie powinny? Odpowiedź jest nie. Nie ma ich tam. A on się pyta w takim razie, a czy z tych, które przyjęły, czy one mają, czy są tam jakieś istoty, które są w stanie się... Aha, nie, odpowiedź była tak, nie ma tam takich, chyba że tylko ci, którzy się z tego zdołali oczyścić. Aha. I on się mnie zapytał, czy są takie istoty teraz, które się z tego oczyściły. Ja znowu popatrzyłam i znalazłam, powiedziałam, jest kilka. I one są kilka się już oczyściło, a kilka jest w procesie oczyszczania i to są istoty w rdzennych tradycjach, które po przyjęciu tego się przebudziły, zrozumiały, co sobie zrobiły, bo to jest rozdzielenie od duszy i radykalnie przy pomocy tam tradycji i tych jakby takich ciężkich praktyk dokonują oczyszczenia z tego i są prawie naprawdę, ale to jest kilka, takie około 8 osób na całej ziemi tutaj, której znanej nam. Niesamowicie mało. No jest mało, ale w ogóle są, tak? Czyli jest gdzieś jest, taka... Czyli tak sygnał, że da się to zrobić. Ale nie tutaj, w świecie zachodu, nie. Nie ma szans. Nie, nie. Na ten moment. Natomiast co się wydarzy dalej i jakie środki zostaną tu nam zaimplementowane, jak sobie ktoś utrzyma to połączenie z duszą, bo tu jest klucz. Nie chodzi o życie fizyczne, tylko chodzi o życie duchowe. Utrzymać sobie to połączenie z duszą, to kto wie, co przyjdzie z tamtej strony, ze strony dusz. Dlatego ja też pracuję dla dusz w ogóle. Ja nie pracuję dla ludzi, pracuję dla dusz, bo one mają największą pole manewru. To one mogą tutaj zrobić porządek. Jeśli im wprowadzimy do tego świata, czyli opanujemy ten opętany byt i skoncentrujemy się na duchu w sobie. I żeby on podejmował decyzję, a nie umysł. Mam nadzieję, że jest nas, że jest takich dusz więcej. Tych, które wiesz, no myślałem, że powiesz 8%, a nie 8. Nie, mówię o 8 osób istot, które oczyściły istotach, które się oczyściły, tak. Z toksyny. Tego, tak. Myślałem, że więcej. Nie znalazłam. Jak kiedyś, jeszcze zanim do tego doszło, na taką skalę, to miałam sesję badawczą na temat transhumanizmu. Ona jest gdzieś na moim łączniku światła opublikowana. I tam było sprawdzane, było pytanie, czy można właśnie się z tego oczyścić. A ta odpowiedź z poziomu duszy przyszła tak, no ale dlaczego się masz coś się ma wydarzyć takiego, że się oczyści z tego, co zakontraktowałaś sobie sama, czy sam. To jest kontrakt, to jest papier, cyrograf, tak? Podpisany zobowiązanie do podtrzymywania tego czegoś w przestrzeni, tak? I jeśli to była decyzja własna, no to jak, że to nie jest, że raz tak, nie, jest kontrakt. I dopiero wtedy, kiedy ktoś wykona taką pracę, ja bardzo polecam tą sesję, bo ja ją zupełnie nie mając pojęcia, co się szykuje, po prostu zupełnie czysta byłam w tym odczycie, tak? I to, co jest tam powiedziane, jest prawdą.
w związku z tym. I tam jest o duszy, co się stanie z duszą, kiedy dojdzie do transhumanizmu i tak dalej. Ale jest możliwość, tylko trzeba do tego dobić i poświęcić swoje życie temu, a nie żyć sobie tak. Oczyścić świadomość. Nie tylko ciało, świadomość. Zmienić, przebudować swoje życie radykalnie. Trudny temat. Trudny ale temat, ważny, no. Bo przecież ważny, ci ludzie ważny. Potrzebują pomocy. Oni potrzebują pomocy. Nie tylko piętnowania, ale potrzebują pomocy, realnej pomocy. I to, co ja mówię, to jest realna pomoc. Tak, wiesz, to też jest ze mną od długiego czasu już, bo mam świadomość tego, że dziś, jak chyba nikt inny na świecie, ci ludzie potrzebują naszej pomocy, żebyśmy się... Tylko nie wiem, czy ja to robię dobrze, wiesz, bo to są moje również spotkania z tymi ludźmi, dawanie im nadziei. Spotkania bezpośrednie nie mają sensu, dlatego że wchłaniasz ten patogen, tak? Sam się narażasz, sam osłabiasz swoją odporność. Nie, nie ma sensu. Możesz online to robić. Dawać serce, z serca nadzieję. Online, tak jak ja to robię, tak? Nie ma z tym żadnego problemu. Ludzie słuchają. I nadzieja jest, ale w duszy. W duszy. Po prostu. Oczywiście te procedury cielesne, to wszystko jest potrzebne, to jest konieczne. Nawet, żeby oczyścić świadomość. No, ale to są kolejne kroki, kolejna praca. No i tutaj się pojawia ten taki problem, bo właśnie te istoty też mogą mieć problem ze snami, z zapamiętywaniem snów, mogą mieć takie poczucie takiego wyobcowania, wyodrębnienia, jakichś takich nieszczelności w tej świadomości, zapominać. To wszystko się zaczyna rozpadać, ta lokalna świadomość, ale jeszcze jest dusza, ona tam jest. Ona jest podłączona jeszcze, tak? I tam przekieruj swoje serce. Tam się zwróć. I tam. Wszystko tam. I czekaj cierpliwie. I po prostu bądź w tym połączeniu i uspokój się. To jest najważniejsze. Uspokój się. Tak? Zacznij sobie właśnie może pracować ze snami, oczyszczać się przed snem, świadomość i przygotowywać się, bo wtedy może przyjdą dla ciebie informacje od duszy. Bardzo praktyczna ta audycja dzisiaj. Cieszę się z tego powodu, wiesz? No to są trudne tematy. Ja widzę cierpienie w niektórych oczach, jak już oni się zorientowali, że co sobie zrobili. Nie wszyscy jeszcze. Bardzo dużo istot jeszcze nie wie. Jeszcze pobłaża sobie, tak? I pora się zatrzymać. I właśnie to też chciałabym jeszcze w tym roku powiedzieć ludziom. Chciałam zrobić taki warsztat, wykład w zasadzie dla ludzi, którzy sobie to zrobili, jak się odżywiać i jak sobie pomóc. I jak się podtrzymać, jak się utrzymywać przy życiu i przy życiu duchowym też. Jeśli ktoś będzie, a przede wszystkim przy zdrowiu, zdrowotnie jak się podtrzymywać, to jest bardzo ważne. Ale jeszcze nie wiem, czy to zrobię. Dużo już informacji jest, wszyscy mówią, wiedzą wszyscy, tylko że skupienie jest na ciele. A to jest błędna ścieżka. Bo ciało się, nie ma siły rażenia. Siłę rażenia ma tylko duch. Tak. I ja na przykład widzę bardzo takie twoje połączenie z duszą. Bardzo tak, dusza jest taka przyjazna. Mnie też, mojej duszy. Tak, na pewno. Wiesz co? Taka myśl mi przyszła. Może nie mam racji, ale aby tym ludziom pomóc, to może spróbujmy kiedyś zrobić taką audycję, taką praktyczną. Co mieliby zrobić, żeby stanąć do tej walki? Nie, walka to jest złe słowo. Do tej pracy ze sobą. No można spróbować. Można spróbować. Natomiast no to już będziemy kończyć, więc powiem o tych konsekwencjach, o tym długu karmicznym też. Tak, miałeś to powiedzieć. Bardzo ważne jest teraz oczyszczanie karmy. Bo ona nas będzie ściągać. No niestety jest tak, jest tutaj, tak jest to zaimplantowane, wszystko zaimplementowane właściwie jest ten system. Ta karma cała i ten proceder. Co byśmy o nim nie myśleli, to po prostu on jest. Co z tego, że ja go nie lubię, ale on jest. I teraz są istoty, które nie mają karmy, a mogą sobie niechcący ją stwarzać w kolejnych relacjach. Ja na przykład bardzo pilnuję, żeby nie wchodzić w relacje. W ogóle z ludźmi. Nie tworzyć karmy. Nie potrzebuję, nie mam i nie potrzebuję. Ci, którzy przyszli tu pracować, to oni nie mają karmy. Bo to by było niemożliwe, taka praca.
Muszą mieć, bo by ich ściągało, bo by nie mogli wykonać pracy. Mogą sobie tutaj w tym życiu coś tam, ale to się da oczyścić jeszcze, tak? No ale są te zobowiązania jeszcze starych rzeczy, które wracają. No i pojawiają się różne właśnie takie sytuacje. I teraz tak, żeby nie pogarszać sytuacji, to tutaj przestań robić karmę negatywną. To jest zło życzenie, zło myślenie, obgadywanie, plotkowanie, pomawianie, zafałszowanie czyjegoś przekazu, wmawianie. To, co opowiadałeś o tej kobiecie, która książkę tam gdzieś komuś, to jest bardzo obciążenie dla tej istoty, ogromne. Nic nie rób, nie ingeruj w ludzi, skup się na sobie. Skup się na sobie, na swojej etyce, na swojej czystości, na swoim życiu. Nie ingeruj w innych, ani w swoje dzieci, ani w swoich partnerów. Daj im święty spokój. To jest tu obciążenie, które cię będzie ściągać i ściągać i ściągać i ściągać w nieskończoność. Poza tym, dług karmiczny, tu jest tak skonstruowana karma, jeśli nie wyrównasz energii, to będziesz ty mieć konsekwencje karmiczne. Ta istota nie sobie energii. Tak, ta istota sobie poradzi, pójdzie, otrzyma od wszechświata jeszcze więcej, tak? A oczyści się z tego. Ale ty nie dasz rady, bo ty to uczyniłeś, tak? Jeśli to uczyniłeś, oczywiście. Czyli na przykład zgłoszę się, nie wiem, słuchaj Zygi, weź, ja ci wyślę tutaj materiały, a ty zrób z nich materiał, dobra? Weź, przeczytaj to dokładnie, sprawdź, jak tam jest napisane, ogarnij to i zrób mi fajny klip, żeby ludzie widzieli, tak. Nie? No, wiesz co, równie dobrze mogłabym wejść do tego człowieka, wziąć jakieś odpadki kuchenne, tak? Rzucić mu tam do pokoju, mówić, słuchaj, weź, powybieraj, te, co się nadają jeszcze, to ze skórek, z jabłek, to zrób ocet, a z tym do tego zrób ten. Wejdź i weź kompost. To i rozdaj ludziom, tak? I jeszcze wygrzeb te nasionka, to posadzisz, posadź w doniczki i porozdawaj nowe jabłka, jabłonie, żeby wyrosły. Ja ci zrzucę te odpadki, no. To jest dług karmiczny, ponieważ ty, robiąc w ten sposób, obciążasz tą istotę, ponieważ ta istota czuje się zobowiązana do spełnienia twojej prośby, a na pewno ma obciążenie i wyrzuty, że tego nie zrobi, że ci musi odmówić, że ci musi uświadomić, tak. że to jest, że tak. to jest niezdrowe, że to jest chore, ponieważ pracę powinni wykonywać wszyscy tak samo. I teraz jeśli ty pracujesz, zajmujesz się, to jest praca twoja, tak? No tak. To uszanuj człowieku tą pracę i pomóż. A dlaczego ja mam taką zasadę złotą, wprowadziłam. Ona jest bezwarunkowa u mnie. Jeśli nie pomagasz, to nie przeszkadzaj. Pa, pa. Żegnam. Pa, pa, pa. Nie pomagasz, nie przeszkadzaj. I to samo jest u ciebie. Jeśli ktoś oczekuje współpracy z tobą, twojej pomocy, liczy na coś, no to musi tą energię wyrównać, bo inaczej tworzy dług karmiczny. I dam ci przykład, bo to jest bardzo świeże, takich przykładów to mogłabym książkę napisać, ale takie świeże przykłady. Przychodzi człowiek na sesję i bardzo ważna to była sesja, ponieważ to był człowiek, który był długotrwale uzależniony od konopi. I to jest proceder, który dotyka wielu ludzi, dotknął, szczególnie tam męskiej części, pewnych typów osobowości też i tak dalej. Takich wrażliwców i bardzo kupę informacji, takich właśnie dla innych też, wiesz, i bardzo dużo dla niego. I w czasie tej sesji kilka razy się, i zgłosił się do mnie, właśnie ze względu na to, że nie rozwinął się tutaj życiowo i tak dalej, no to nie wypracował sobie dobrobytu, czyli jakby problemy tam, niezbyt tak. bogate. Był po prostu. I poprosił mnie o zniżkę. No, więc ja mam taką opcję dla ludzi bezdomnych, upośledzonych, nie mogących wykonywać samodzielnie swojej pracy, to mam zniżkę 50% lub barter, czyli ja potrzebuję na przykład, żeby ktoś znalazł dla mnie deski szalunkowe, przywiózł je, czyli nabył albo zdobył jakkolwiek i zamontował mi jako ogrodzenie. Ja to potrzebuję. I to jest dla mnie wyrównanie, ta sama praca, to jest taka sama wartość, bo ja tego potrzebuję, ty potrzebujesz tego. Ja pracuję bardzo intensywnie i bardzo głęboko, lata się do tego przygotowywałam, a nieraz muszę się jeszcze uzdrawiać po takiej pracy. I teraz tutaj był taki zanieczyszczone pole, więc jakby dla mnie to też było duże obciążenie i bardzo się starałam, bardzo starałam. I ten człowiek zapłacił połowę, te 50%, nawet nie poprosił o zniżkę, tylko poprosił, czy może zapłacić na dwie raty. Ja mówię, oczywiście, oczywiście, jak najbardziej.
Znałam tego człowieka, więc mogłam mu zaufać. I wyobraź sobie, że otrzymał tylko połowę sesji i ja nic na to nie poradzę. Zawsze przed sesją sprawdzam, czy wszystko jest podłączone i wszystko było podłączone. I wyobraź sobie, że się dźwięk prawie nie nagrał i on nie mógł z tą sesją ani pracować. Połowy nie zrozumiał. Energia cała się ulotniła i nic nie zostało dla innych, ani dla niego. I tak to wygląda. Czyli dostał tyle, ile zapłacił. Dosłownie. Dokładnie tyle. I takich przykładów to po prostu napęczki, naprawdę. Ktoś poprosił mnie o wykonanie. Już wiem. Ktoś też poprosił mnie o jakieś recepturę medycyny chińskiej, ale nie ma teraz pieniążków. To ja powiedziałam, dobrze, to zrobimy ci, to też znajoma mi istota, zrobimy ci na kredyt i zrobisz sobie, zapłacisz, kiedy będziesz mieć pieniążki, a ja ci pomogę teraz, żeby ci się lepiej poczuła. I wyobraź sobie, że ja nie mogłam, po prostu wszystkie koperty, jakie brałam, żeby wysłać tej istocie, były uszkodzone i nie mogłam spakować tej przesyłki. W końcu po prostu nie, na siłę upychaliśmy z Irkiem, że wysłać, no ale mówi, patrz, jak to działa. No ja nawet choćbym nie wiem, co chciała, to od razu jest spłata, teraz jest od razu spłata, wyrównanie. Tak. I jeśli sobie narobisz takich długów karmicznych, bo tu weźmiesz na krachę, tu uszczypniesz trochę, tu coś tam zrobisz, tu jeszcze obgadasz, tu jeszcze coś tam, jeszcze to będzie dla ciebie źle, jeszcze będzie za mało, jeszcze masz jakieś wątpliwości. Co ty chcesz uzyskać wtedy? Jaką wysoką? No, a karma, wiesz co to jest karma? To jest bardzo, bardzo mi bardzo zarezonowało ze mną ten bardzo stary przekaz, on jest przedbuddyjskim, to jest z tych ścieżek jeszcze, ja jeszcze nawet chyba sprzed tradycji Bon. Niektóre tradycje takie bardzo gnostyckie też o tym mówiły, że karma tak naprawdę to są cząsteczki, ciężkie cząsteczki, które cię przyklejają do twoich ciał subtelnych i cię przytrzymują na niskim poziomie. Więc jeśli nazbierasz sobie tej śmieci, to nie ulecisz do góry. I możesz sobie medytować i lewitować i brać psychodeliki i mantrować i modlić się. I co z tego? Ale możesz ją odrobić dobrymi czynami. Zasługi duchowe, czyli praca na rzecz całej zbiorowości ludzkiej, która poszerza świadomość, oczyszcza, wolontariat, sewa, służba dla innych. Można iść do hospicjum pomagać i przechodzić ludziom na drugą stronę. Można się psami opiekować, można się bezdomnymi, biednymi, staruszkom pomagać. Można ludzi podnosić na duchu. Można pomagać tym, którzy tak jak ty pracują. To ten człowiek powinien przyjść, zadzwonić do ciebie, czy nam napisać. Słuchaj, Zygi, jakiej pomocy potrzebujesz? Ja mam taką dziewczynę, która gdzieś tam się połączyła w ramach pracy ze mną z duszą. Gdzieś tam ona się uaktywniła w niej i bardzo ją to przetransformowało. I jest teraz zdolna mi pomagać. I ona po prostu zbiera materiały i ona publikuje. Ona robi to, co ja robiłam do tej pory. I to jest pomoc. I to by była dla mnie też pomoc, powiem ci. No, puszczam, powiem to głośno, bo puszczam to w przestrzeń, bo naprawdę rzeczy, które mam do zrobienia, Netify, prawda, portal, ja go robię sam, ten portal. No, dopilnowanie tego wszystkiego, artykuły, jakieś tam linki, coś się psuje i tak dalej. Tu YouTube mnie teraz wyrzuca, więc muszę to przeorganizować i założyć lokal, zrobić treści na razie i tu, i tam. Ja potrzebowałbym kogoś. Pracy. Ogrom pracy. Potrzebowałbym kogoś i puszczam przestrzeń. Jeśli ktoś jest gotowy, to... Bardzo ważne, ta gotowość musi być w duchu. Czyli ta istota jest wyewoluowana do poziomu, w którym jest zdolna jakby do twojego poziomu świadomości też w ogóle być na podobnym poziomie świadomości, podobną etykę, podobne dobro, to tylko wtedy może pracować jakby z sobą, bo ona będzie wpływać na twój content. Tak, nawet sobie inaczej nie wyobrażam. No. Fajnie. Słuchaj, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą audycję. Była taka bardzo konkretna, praktyczna. Ja myślę, że ci, którzy do tego dojdą, czy dojrzeli, wyciągną z tego dla siebie właściwe wnioski i popłyną dalej. Mhm. Bardzo ci dziękuję. No proszę. Ja też dziękuję za twoją obecność. Moi drodzy widzowie, spotykamy się znów niebawem, bo mamy zaplanowane. Nie będziemy zdradzać tematu na razie, ale ręczę wam, że kiedy mnie nie będzie, bo pojadę do Arizony, nie będzie mnie prawie tydzień, to wcale nie znaczy, że nie będzie audycji. Będą. Jeszcze raz ci dziękuję. Ja też. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Cześć.
Tak sobie myślę, że jeśli każdy z widzów wsparłby moją pracę na tym kanale wpłatą 1 zł, no to moja praca nie musiałaby być uzależniona od kaprysów właściciela tej platformy.